powstał Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Rozliczamy Niemców. Celem jest wsparcie polskiego rządu w dochodzeniu reparacji wojennych od Niemiec. Niemcy muszą zapłacić nam reparacje i odszkodowania, podkreśla prezes Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz. Za 6 milionów zabitych polskich obywateli, za stratę ponad 11 milionów obywateli od 1939 do 1945 roku. Muszą zapłacić nam za 200 tysięcy porwanych, skradzionych polskich dzieci. Muszą zapłacić nam za zrównane z ziemią polskie miasta, w tym Warszawę. Muszą zapłacić nam za bestialstwo i barbarzyństwo, za łapanki, masowe egzekucje. Muszą zapłacić za gazowanie i palenie żywcem ludzi. Do tego dochodzi grabież prawie połowy dorobku kulturowego naszej ojczyzny i strata prawie 75 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni. Straty poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej sięgają 6 bilionów złotych. W dochodzeniu roszczeń od Niemiec ma pomóc specjalna ustawa. Podejmujemy inicjatywę obywatelską, która jest wsparciem dla działań państwa polskiego w egzekucji tego długu od Niemiec, przed którym Niemcy od kilkudziesięciu, od 80 prawie lat uciekają od tej odpowiedzialności. Dzisiaj ta inicjatywa jest również wykazaniem, że polscy obywatele chcą sprawiedliwości, sprawiedliwości moralnej, sprawiedliwości dziejowej i historycznej. Inicjatywa ustawodawcza Rozliczamy Niemców zakłada nowelizację ustawy o Radzie Ministrów. Do dokumentu miałyby zostać wpisane dwa podpunkty. Pierwszy z nich zobowiązuje rząd do składania 1 września każdego roku raportu podsumowującego działania reparacyjne w stosunku do Niemiec. Drugi z kolei zobowiązuje Radę Ministrów do przedstawiania planów na kolejny rok dotyczących działań w kierunku uzyskania odszkodowań za straty spowodowane podczas II wojny światowej. Tak, chciałbym zaapelować do wszystkich polskich patriotów, bez względu na barwy polityczne, o to, żebyśmy włączyli się w tą inicjatywę, bez względu na to, kogo będziemy popierali w najbliższych wyborach, dlatego że jest to kwestia, która powinna nas łączyć, a nie dzielić. Aby ustawa mogła trafić pod obrady Sejmu, potrzeba zebrania podpisów 100 tysięcy obywateli popierających projekt.